Siema wszystkim. W kolejnym odcinku z Let's Have Fun with Minecraft mam dla was smutną wiadomość jedną. O tym zaraz. Zdarzyło się to normalnie. Wybaczcie, muszę się przesunąć. Dobra. Zdarzyło się to normalnie przed sekundą. Ale o tym za chwilę, bo nie będę teraz wychodzić, bo jest noc. Jest dużo szkieletów i innych takich rzeczy. Jest to bardzo bolesne dla mnie. Ale o tym za sekundę. O kurde. No nie, nie mówcie, że znowu to samo. Jest. Dobra, przesunę to jeszcze bardziej, może ta skrzynka przeszkadza. Teraz kompletnie same niezbyt miłe rzeczy do mnie się przydarzają. Mam nadzieję, że prześpimy się normalnie. Dobra, przespaliśmy się normalnie. Jest to bolesna sytuacja. Tak, to jest nasz basen. Jest dużo zombiaków, dużo skorpionów, dużo wszystkiego. Pokażę wam jedną rzecz w tamtym miejscu. Ale najpierw smutna wiadomość. Jest to bardzo smutna wiadomość dla mnie. Mnie bardzo zabolała. A dokładniej. Sekunda. Nie wiem, część osób może już widzi. Zostałem napadnięty po prostu. To była napaść. Zaatakowały mi creepery. I to kilka naraz. Jeden tutaj wybuchł, drugi wybuchł tutaj. Nie wiem, chyba dwa tutaj wybuchły, nie mam pojęcia, ale... O kurde, wybaczcie, muszę zaraz wrócić, coś mi się schrzeniło z Minecraftem. Okej, już jestem z powrotem. Jak widzicie, wybuchły tutaj creepery. Dosłownie na... miejscu, gdzie stał nasz piesek. Tutaj stał Burek. Pilnował mnie i zabiłem go. Czuję się po prostu z tym okropnie. Mój dobry przyjaciel zginął. I to jest straszne. A teraz owce mi tu przeszkadzają. Głupie owce, odejdzie ode mnie. Jest mi smutno dlatego, bo teoretycznie tak, mogę sobie nowego psa znaleźć, ale to nie będzie już ten sam Burek. To nie będzie on, przez co jest mi bardzo, bardzo smutno z tego powodu. Wiem, że nie będziemy w stanie zastąpić go w żaden sposób. Dlatego też myślę, iż jestem zobowiązany do tego, by postawić pewnego rodzaju pomnik w miejscu, gdzie zginął. Najpierw zakopiemy całą dziurę. Był odważnym pieskiem. Smutno mi teraz. Dobra, idziemy po materiały, bo niestety creepery jak niszczą, to niszczą przy okazji wszystko. Jest to spowodowane też moim, tutaj też przed walką zostawiłem dużo rzeczy, żeby się nie zmarnowały. Ejdź, nie wyrzucaj. Postanowiłem, iż koniec z włączaniem czegokolwiek na peaceful. To jest życie. Znaczy no, to jest życie i trzeba się z nim pogodzić tak, jakie jest. To czy wyskoczy creeper. Czy nie, to już jest inna sprawa i trzeba z tym się pogodzić i trzeba walczyć. To nie jest jakaś prosta gierka. To jest bardzo poważna rzecz. Także, jak widzicie, było to straszne. Bardzo mi źle z tego powodu, ale tej straty to była bardzo zła. Duża strata jest dla mnie.
Ale nic na to już nie poradzę. Stało się, po prostu się stało. Biedny burek nie żyje. Zaraz się tym zajmiemy. Tak jak mówię, nie wyłączam już w ogóle gry na mniejszy stopień trudności niż na normal. Jedynie będę zmieniał to na hard od czasu do czasu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. To był bardziej spontan i nie chciałbym tego reżyserować. Powtarzać śmierci burka. Jest to straszne. A! Spadłem. Co ja tu teraz mam dać? Śnieg? Co ja mówię? Mam nadzieję, że to będzie pierwsza i ostatnia osoba, jaką znam, która zginęła, poświęcając swoje życie dla mnie. Zrobimy schody drewniane. Akurat muzyka pasuje do tej całej sytuacji. Poprzenosiłem rzeczy. Nie mamy schodów drewnianych. Mamy schody kamienne. Ale schody kamienne to... Co ty tu robisz? To nie jest to, co chciałem. Naprawdę jest to bardzo duża strata. Ale cóż. Takie życie. Biedny pies. Dobra. Jak widzicie, zebrałem ogromną liczbę drewna. O, właśnie w tym patchu chyba... Nie, to ilość tych... Ilość drabin się zwiększyła, fakt. Tak, gramy już na nowym... na nowym patchu. Wersja 1.5. Jest to pechowa wersja, jak dla mnie. No, dwie drabinki. Dobra, zbieramy rzeczy. Idziemy postawić tutaj schody. Dodatkowo wyciągniemy wełnę. Czy mam czarną? Muszę iść po czarną wełnę. I trochę białej. Czarna wełna, biała wełna. Jako iż jest to smutny dzień dla nas wszystkich. Powiedzmy, coś pokroju wywieszenia biało-czarnej flagi. Dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piasek. Dobra, musimy wybudować coś burkowi. Tutaj gdzieś to się stało. Tak. Wybudujemy mu mini pomnik. Na chwilę obecną. Wiem. A nie, dobra. Budujemy go w taki sposób. Thank you.
tutaj. To jest na razie taki mini pomnik Burka. Zrobimy takie coś. Tutaj powiesimy tabliczkę. Tu leży Burek prawdziwy. Real friend, real hero. Coś w ten deseń. Wiem. Tu leży Burek. Dziwy wojownik. Przyjaciel. Dokładnie. Ale Burek zrobimy z dużych liter. Burek. Tam. O. Niestety, piesku, nie poszczęściło ci się. Dobrze, że nie cierpiałeś. Dobrze, także takim niezbyt miłym akcentem, bardzo niezbyt miłym, zabieramy się do roboty. Co wam chciałem pokazać dzisiaj? Chciałem wam pokazać parę rzeczy. Ale najpierw, gdzie ja daję piasek? Tutaj daję piasek. Chwilowo daję piasek w dziwnym miejscu. Dobra. Idziemy oddać tu drewno. Patyki damy tu. Tu są moje wszystkie rzeczy. Postanowiłem, iż będę chodził ze sobą zawsze z setem niezbędnych narzędzi plus z dodatkowymi, czyli zawsze będę ze sobą chodził z dodatkowym kilofem i łopatą, bo to są po prostu najczęściej używane rzeczy. Jeśli chodzi o wiadra, wiadra się zawsze przydadzą, bo nie wiadomo, czy zobaczymy jakąś fajną rzecz, czy też nie. To były moje wszystkie rzeczy. Teraz założymy sobie czapeczkę i spodnie. Ok, dobra, ściemnia się, także zanim wam coś pokażę, to pójdziemy spać. Mam nadzieję, że zombie mnie nie zaatakuje. Jeśli zaatakuje, to znaczy... No ok, dobra, nie zaatakowało mnie zombie. Dobra, co wam pokażę? Biedny piesek, straciłeś przyjaciela, biedny piesku. O kurde, tutaj jest ten. Wyrwa. Muszę się tą wyrwą zająć. Zaraz się zajmiemy wyrwą. Tak, chciałbym wszystkim powiedzieć. To już jest wersja 1.5, czyli doszły warunki pogodowe. Jestem ciekaw, kiedy coś dojdzie, bo to mogłoby być ciekawe. Tak, ciągle gram na grafice fast. Widać to po chmurach, widać to po drzewach i tak dalej. Głównie ze względu na to, że... O! Tutaj coś wam zaraz pokażę. Tak, to jest mój mini ogródek. Głównie ze względu na to, że na grafice fancy wywala mi Minecrafta, nie wiadomo dlaczego. Tak, chciałbym wam powiedzieć... O kurde, tu jeszcze to się trzyma? Co za menda jedna. Dobra. Także to zniszczymy. No niszcz się, tu gdzieś pewnie jest kawałek... Właśnie, tu jest kawałek drewna i jak to zniszczymy, to od razu zaczęło niknąć. No. Tak, tutaj sobie zrobiłem, testowałem uprawianie zboża i tak dalej. Bo chciałem ogólnie to przekopać. A! Damn it. Ale zacząłem uprawiać, znaczy testować uprawianie zboża. Jakby ktoś nie wiedział. Bierzemy motykę i na ziemi po prostu naciskamy prawym. No. Także naciskamy prawym. Ziemia się rozwala. Jak mamy szczęście, to dostajemy ziarenko. Jak nie mamy szczęścia, to nie dostajemy ziarenka. I z ziarenkami ziarenka wsadzamy w taką już splewioną ziemię, że tak powiem. O kurde, ale ścięło.
i jak wsadzimy w tą splawioną ziemię, to musimy postawić ją koło wody. I co ty, kura, robisz? Popsułaś mi ten. Głupia kura. Popsuła mi ziemię. Bo jak staniemy na tą ziemię, to się ziemia popsuje. No właśnie. I taki jest problem, niestety. No. I to się rozwija, to rośnie i tak dalej, i tak dalej. Tylko pamiętajcie, nie lewym, tylko prawym trzeba nacisnąć. Aha, i to ciężej jest wykopać, ale śmiesznie. Dobra, jak widzicie, jest pewna różnica. No, także tak się uprawia ziemię. Jeszcze do tego wrócę, zbuduję całą szklarnię bądź coś w ten deseń. I jakoś to ładnie wymyślę. Co dokładnie mam z tym zrobić, fantem i tak. Mam małe problemy z dźwiękiem. Jak widzę i ogólnie... Nie wiem, czy to jest wina nowego Minecrafta, czy nie. Jeśli tak, to wrócę do starszej wersji. Ale... Właśnie, jeśli chodzi o drzewa, zaraz wam pokażę jedną rzecz, która jest gdzieś tam. Już tam idziemy, bo zaraz niedługo może się ściemnić. Tak, wyczyściłem ten teren z drzew. Część spaliłem, część... z ciołem. I teraz co chciałem wam pokazać? Poza tym, że płyniemy sobie wodą. Tutaj czasem ośmiornicę można spotkać. Także, co chciałem wam pokazać. Tam widać już pochodnie. I powiem wam zaraz dlaczego. Ponieważ... przychodziłem... wokół ogólnie tego lasu. Było już w wersji 1.5, gdy ją testowałem. Tutaj były te ośmiorniczki śmieszne i w ogóle. I to sobie to. Właśnie tutaj było to samo. Były tutaj owce, dużo owiec i dużo krów. Ale to chyba przez to, że po prostu. A te teraz jest przez to, że dałem po prostu pochodnie. Ale co wam powiem? Dlaczego to miejsce zaznaczyłem? Ze względu na to, że strzeli tutaj piorun. Samolot albo coś takiego. Strzelił tutaj piorun. I... co ja chciałem? Wszystkie drzewa wokół spłonęły, poza tym, które, co najciekawsze, tu było parę kwiatków, więc je ładnie ułożyłem. Co najciekawsze, spójrzcie na jego kształt. Jest naprawdę ciekawy. Dlatego, bo jest idealny. Co najfajniejsze jest to, że ja nie zmieniłem go wcale. Takie było od nowości. I stwierdziłem, że trochę głupio, żeby takie fajne drzewo stało tak samo. Więc dosadziłem tutaj trochę tych... No, obkopałem je ładnie, bo tutaj było trochę bardziej zarośnięte i tak dalej, ale... obkopałem je ładnie i tak dalej. Teraz zrobimy... O! Dostałem achievement. Zbieranie drewna. Super. Także zetniemy sobie to drewno przy okazji. I sami widzicie, tak to wygląda. Co jest śmieszne, naprawdę jest śmieszne. A co ej, co jest z tą myszką? Co najciekawsze... tutaj jest ogromna kopalnia. Znaczy, no nie wiem, czy jest ogromna. Wiem, że tam jest kopalnia. A jaka, to się dowiemy. Tylko wiem, że jest dużo wyjść i... jak była noc, to trochę tam się świeciło, więc... myślę, że tam jest lawa. I po prostu jest tutaj ogrom kopalni. Tutaj są wszędzie kopalnie. Po prostu są wszędzie kopalnie. A! Żebym nie zginął. Bo tutaj mogą być zombiaki inne. Tą kopalnię, ona jest, wydaje mi się, że jest bardzo duża, bo jest wejście prawie że z każdej strony. Żałuję trochę, że nie mam... No, tutaj jest wejście i tak dalej, i tak dalej. Żałuję, że nie mam filmiku tutaj, nie mam filmiku z tego, jak się to spaliło, ale naprawdę to było ogromne. Tutaj to wszystko, tutaj, to było zadrzewione.
Tutaj były takie ogromne drzewa, które przez cały dół aż do góry szły. No ja te drzewka tutaj dodałem, bo miałem akurat zmielone ten, więc to drzewko dodałem, to i to tutaj. Ale tutaj całość to zostało spalone po prostu. To płonęło i płonęło i nie chciało spłonąć. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że... O kurde, coś się z tą górą stało. Że ta góra jest cała. Że jej nic, że te drzewa tutaj, im nic nie jest. To jest aż śmieszne. No ale nie powiem, to jest po prostu było ogromne. Ejdź. Właśnie, następna rzecz. Dlaczego nie chcę zmieniać z tego poziomu trudności na inny niż normal? Ze względu na to, że jak zmienię na peaceful... O, węgiel. Fajnie, jakieś jeziorko. Sobie obejrzę tutaj okolicę. Jest naprawdę piękna okolica. Tam na przykład spójrzcie, jest tam tyle. Tam jest chyba glina. Wiecie co? Ja w bardzo śmieszny sposób zejdę w dół. Demet, nie wiesz. Oj, znalazłem węgiel. Po prostu jestem maszyną do znajdowania węgla. Ja chyba tam pójdę, bo tam jest glina. Więc się przejdziemy i zobaczymy. Naprawdę, ten teren jest piękny, według mnie. Najwyżej będziemy walczyć z jakimiś potworkami w drodze powrotnej, albo wybuduję sobie na szybko domek i przyczekam noc. Tak, to jest glina. Super. Będziemy mogli wybudować następny kawałek naszego super domku. Także co jest śmiesznego, tutaj znalazłem obok, naprawdę możecie zobaczyć, jest dużo jaskiń, są naprawdę ładne tereny, a ja się osiedliłem na jednej pieprzonej wysepce. Ja naprawdę podziwiam się, że się naprawdę zdecydowałem na tamtą wysepkę, a nie na coś innego. Nie rozumiem tego. Obejrzę sobie cały teren zresztą. Ściemnia się. Dobra, idziemy tutaj. Tu jest glina. Jak widzicie, ściemniło się trochę. A nam się popsuła łopata. Wstępny domek. Tak, mamy wstępny, bardzo wstępny domek. Nie wiem, czy ruszać się i walczyć z nie wiadomo jaką ilością zombiaków, zwłaszcza, że do domu mamy kawał. Dobra, jesteśmy kolesiem z jajami. Mam nadzieję, że jesteśmy kolesiem z jajami. Tu też jest glina. Dobra. Także... A kurde, cieplutko mi się zrobiło nagle. Idziemy. Za ładna muzyczka, nie podoba mi się to. Ze względu na to, że powinna być poważna, nocna muzyka. Aha, idźcie stąd. Tam jest pająk. Widzę pająka, nie wiem jak wy, ale ja widzę pająka.
Dobra. Tam jest pająk. Tam jest pająk. Co ja zrobię? Co ja zrobię, ludzy? Ja mieszkam gdzieś tam. Ale nie jestem pewien dokładnie gdzie. Demen, muszę się tam prze... Tak, tam jest... Czy ja tam mieszkam? Dobra, widzę to wszystko. Ale tu jest dużo pająków. Tam jest creeper. Dobra. Spróbujemy. Mam nadzieję. Dobra, wiecie co? Nie mam pojęcia, czy coś mnie nie zabije. Płyniemy. Postaram się to przeżyć. Chociaż może być ciężko. Dobra. Jesteśmy kawałek dalej. Tam było od cholery pająków. Dobra, to co? Płyniemy dalej. Mam nadzieję, że w wodzie nie ma żadnych świństw, bo one mnie po prostu... Tam coś jest. Tam coś jest. Idziemy tutaj. Nie. Nie idziemy tutaj. Tu też coś jest. O kurde, tam coś było. Dobra. Słuchajcie, staramy się tam dopłynąć. Mam nadzieję, że nic mnie nie zabije. Widzę tam creepera. Dobra, tam jest creeper. Mam nadzieję, że przeżyjemy starcie z creeperem. Okrążę go. Przynajmniej postaram się go okrążyć. Siema, creeper. Będziemy z tobą walczyć, wiesz? Ale za chwilę. Demet. Chodź tu. Żyje. Dobra, co tu jest? Tu coś jest. Szkielet. Uciekam od szkieleta. Szkielety strzelają. Ła. Uciekamy. Tu jest pająk. Pająk. Nie lubimy pająków. Pająku, odejdź. Odejdź, pająku. Nie, odejdź, pająku. Ja cię lubię. Znaczy, nie lubię cię, ale odejdź. Oby tutaj nic nie było. Odejdź. Odejdź, odejdźcie świnki, idźcie stąd, dobra, jesteśmy w domu, dobra, jesteśmy w domu, sprawdźmy mieszkanie, czy jest coś w mieszkaniu, to jest ważne pytanie, czy jest coś bądź ktoś w mieszkaniu, nikogo nie ma, dobra, fuck, idź sobie, nienawidzę cię, Boże, zaatakował mnie pająk. Dobra. Okej, okay. To było mocne. Udało się przeżyć. Mamy gliny, mamy dużo gliny. Jestem szczęśliwy nawet bardzo. To była ciężka wyprawa. Trochę straciliśmy pochodnie, ale myślę, że było warto. Dobra. Idę do piwnicy. Muszę zrobić sobie jedzenie. Dobra, jest tu ładnie. Piwnicę niedługo powiększę. To jest pewne. Więc... Coś mi to ścina. Ten nowy Minecraft nie jest aż tak dobry, jak mówią. Tym można palić, można tym palić. Super. Dobra. No, szybciej. Full HP, tak. I nie pamiętam, czy powiedziałem, czy nie. Ogólnie nie chcę nic zmieniać z normala na coś innego. Będę walczyć i tyle. A to wszystko ze względu na to, że odnawia się HP nie grając na czymś innym niż na normalu. Znaczy odnawia się HP, gdy gramy na peaceful.
a na normalu się nie odnawia, co jest dla mnie bardzo ważne, bo będzie ciężej. Po prostu będzie ciężej. A musimy walczyć. Musimy walczyć i tak, tak to jest. Co weszło? Mówiłem o różnicach. W ogóle jest inne menu. Są achievementy. Co to jest? Craft a workbench with 4 blocks of planks. Dobra. Mam zrobić workbencha. Dobra, zdobędziemy te achievementy, bo czemu by nie? Wybudowanie, tak, benchmarking. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Use planks and sticks to make a hoe. Use plank and sticks to make a sword i to mine. Dobra. Czyli robimy sobie... To są takie podstawowe achievementy tak naprawdę. Dobra, mieczyk. Tak. To... Time to mine. A, co ja robię? Tak, i to. Time to farm. Dobra. Mamy podstawowe parę achievementów. Co tu mamy? Hot topic, construct a furnace, bla bla bla. Construct a better pickaxe. Dobra. Dobra, jest to ciekawe. Attack and destroy a monster. Harvest some leather. Cow tripper when pigs fly. Aha, tutaj jest siodło. Okej, dobra, zobaczymy. Postaram się osiągnąć to wszystko. Tu są statystyki. Właśnie nie wiem, czy widzieliście. Tu są statystyki. Mam jedną śmierć jak na razie. Mob killed. No, tu jest masa różna, ten minut grania. Fajnie. Itemki. Ogólnie, jakie się nam udało zrobić, jakie się popsuły. I tak dalej. Ile wykopaliśmy, no, ile razy zużyliśmy. I tym podobne. Więc dużo, dużo informacji ciekawych. bloki. Tak, to jest na temat wykopywania bloków, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak o, bo ja diamenty zebrałem, a tu nie ma takiego czegoś. Dobra. Także... udało się zabić krowę. Dobra. Także... główne informacje przekazałem. Nasz biedny piesek zginął w walce z creeperem. I to wszystko będzie na chwilę obecną. Także... tak, w następnym odcinku będziemy schodzić do kopalni. I może porobię jakieś unowocześnienia, może zwiększę ilość kamienia, bo jednak jak teraz... wow, co to było? Aha, tutaj wlazłem. Biorąc pod uwagę to, że pioruny mogą walić, to może być nieciekawie. Także to będzie tyle na chwilę obecną. I dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, ślijcie wiadomości. To będzie na tyle. Dzięki, na razie, pa, pa.